Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, udało mi się odnaleźć poradnik do Złotych Wrót, więc teraz powinno być nam zdecydowanie prościej zrobić jakieś tam zadania. I jeżeli o to chodzi, to po pierwsze, jeżeli chodzi o skrytkę Sandry, na razie zostawimy ją w spokoju, jednakże, chociaż wiecie co, możemy to zrobić za chwilę, ale póki pamiętam, chodźmy zruszyć zadanie z... ze Snafem i jego problemami z żoną. Podobno teraz dobrym pomysłem jest zwrócić się do Lucii. Zobaczymy, czy to jest na pewno dobry trop, czy poradnik nie kłamie. Chwila! Lucia. Tak, to jest dobry trop. Potrzebuję pomocy w delikatnej sprawie. Żadna sprawa nie jest delikatna. Czasem są tylko delikatni ludzie, którzy potrzebują twardej ręki. Takiej jak twoja? To znaczy tak. Ludzie, którzy potrzebują oberwać od kogoś, kto im wytłumaczy pewne sprawy. Ale ty mi wyglądasz na kogoś, kto nie jeden raz oberwał. Dobra, skończmy z tym. Co tam chciałeś? Mój znajomy Snaf ma problem z Azarią. Ona... Ach, ta kretynka. Ona jest pusta jak leśny pień. Snaf nie może się z nią dogadać? To proste. Niech załatwi jej jakąś błyskotkę. Co dokładnie masz na myśli? Coś cennego, jakąś biżuterię. Nie łapiesz? Łapię. To co się głupio pytasz? Nieważne. Gdzie mogę dostać coś takiego? Jakiś czas temu ten świrus Fortuno znalazł coś cennego. Dzięki. Jesteś bardzo miła. Czasem mi się zdarza. Okej, w porządku. No to Fortuno, czy ty masz mi coś do powiedzenia? Potrzebuję jakiejś błyskotki. Podobno masz piękną biżuterię. Podobno śniący powrócił do kolonii. Słucham? Tylko żartowałem. Już przeszły mi tamte bzdury. Chociaż... gdyby śniący wrócił... Nie wróci. Też tak myślę. To jak z tą biżuterią? Jaką biżuterią? Lucia mówiła. A, Lucia. Wiem już. Tak. Mam piękny babski klejnot w złotej oprawie. Każda kobieta musi stracić dla niego głowę. Ale tak się składa, że ja też go potrzebuję. Jedyny warunek, pod jaki mógłbym go oddać, to móc dostać się do górniczej kolonii. Wiesz, że to niemożliwe. Jest popsuty portal, a droga morska... Ale ja chcę się tam dostać. Chociaż na jeden dzień. Chociaż na chwilę. Wiem, że możesz to dla mnie załatwić. Aha. Chyba oszalałeś. Dlaczego? Jak się chce... wszystko można załatwić. Pogadaj z jakimś magiem. Na pewno coś ci doradzi. Dobra, w porządku. Pójdziemy później do magów. Tutaj mamy sprawę załatwioną. Dowiedziałam się, moi drodzy, jeżeli chodzi o skrytkę Sandry, że ona podobno około godziny 22 wychodzi ze swojej chaty. I to jest nasz trop, moi drodzy, bo wtedy mamy możliwość... O, rybkę w ogóle tutaj zostawiłam. Wtedy mamy możliwość wejścia do jej chaty i obrabowania jej skrzyni, a to jest bardzo fajna i przydatna nam aktualnie sprawa. Więc przyśpimy się do następnego wieczora. Teraz powinna być godzina 20. Teraz możemy się też jeszcze przespać godzinę. I zobaczymy, czy ona dalej jest u siebie w chacie, czy jej nie ma. Dalej tam stoi. Okej, i teraz zobaczymy. Zaryzykuję przespanie się jeszcze jedną godzinę.
i zobaczymy, czy ona faktycznie wychodzi z tej chaty około 22. No chwilowo to tutaj dalej stoi w tej chacie. Ale wiecie co? Przyjrzyjmy się jej bliżej. Mam nadzieję, że ona faktycznie sobie stąd pójdzie. No zobaczymy. Bo jest aktualnie godzina 22:04. Tak, ona faktycznie idzie stąd, nie? Dobra, mamy to. Super. Teraz ona nie może nas w ogóle złapać, bo jak nas złapie, to po nas. Idziemy do skrytki. Idziemy do skrytki i ogarniamy to wszystko, bo to jest bardzo istotna sprawa, moi drodzy. I powinniśmy mieć to wtedy z głowy. Ta skrytka była w tę stronę. Oczywiście my już mamy tę skrytkę otwartą. Zostało nam tylko użyć klucza. Nie sądziłam, że to będzie takie, można powiedzieć, proste. W sensie, no, nie myślałam o tym w ogóle. Także dzisiaj, jak widzicie, jeszcze bardziej ruszymy sobie te zadanka do przodu. I ogarnijmy to. Kufer. A w kufrze 3 pancerze, zręczności, amulet, złoty puchar, srebrne puchary i 300 sztuk złota. Dobrze. I teraz idziemy do Karrasa z powrotem. Załatwimy to. Fajnie by było sobie jeden pancerz zatrzymać. Ale nawet jakbym miała go odkupić od Karrasa, to i tak fajna sprawa moim zdaniem, no. I tak jest w porządku. No i jak widzicie, zaraz się okaże, że zadanko mamy zrobione. Tak kompletnie. Jakbyśmy zrobili je po stronie Sandry, to dostalibyśmy od niej jeden pancerz. I właśnie tą miksturę zręczności, którą zarąbałam. Ale ja wolę iść do Karrasa z tym, bo to on mi zlecił to zadanie. Karras śpi, w ogóle jest nieświadomy niczego. Karras, mam to. Mam pancerze. Wspaniale! Cóż za cudowny dzień! W końcu przechytrzyłem tę wiedźmę! Oto złoto w nagrodę. Już widzę te kolejki po pancerze. Zaśpiewam ładną cenę. I z przyjemnością poczekam, aż Sandra odkryje stratę. Plus 5 do obozu bandytów. Czy ja tą skórę mogę zebrać? Nie mogę. A ja otwierałam ten kufer u ciebie w domu? Chyba nie. Czy otwierałam? A, otwierałam, dobrze. A czy od ciebie mogę teraz kupić ten pancerz? Bo to jest bardzo istotna sprawa, wiesz? Pokaż dla mnie. Pokaż towar. Serio? Nie sprzedajesz ich nawet? No dobra. Znaczy się ten pancerz, one miały tam 50 niby. Dobra, do zręczności sobie wypiję. Niby do 50, mój ma... A, to tylko 5 więcej, to jakoś bardzo mnie to nie boli. Także zadanie ze skrytką Sandry mamy wykonane. Musielibyśmy iść do magów wody, ale teraz nie chcę tego robić, bo... teraz chciałabym się przespać do rana i wrócić do obozu na... do obozu orków w kanionie. Ponieważ odkryłam również, jak zrobić inne zadanie. Widzę, że Sandra to teraz uznała dopiero, że wróci do siebie do domu. Całą noc przesiedziała przy ognisku i to był jej błąd. Dobrze, wracamy w takim razie w stronę obozu orków. Wracamy, ponieważ prawdopodobnie wiem, jak ruszyć zadanie z kultem Beliara i to moje głupstwo jest takie, że prawdopodobnie nie mogę dalej ruszyć zadania, ponieważ nie porozmawiałam z Larisą, czyli z, można powiedzieć, dziewczyną Torbena, ponieważ ona ma co nieco do powiedzenia, a ja w ogóle ją pominęłam, bo uznałam, że w sumie na cholerę ja mam z nim gadać. I to był naprawdę bardzo duży mój błąd, że ja tak pomyślałam sobie w ogóle. Ponieważ no, ona jest ostatnią osobą, z którą ja mam do pogadania. Prawdopodobnie ostatnią.
I w ogóle, nie wiem czy wiecie, ja też o tym nie wiedziałam, da się podobno znaleźć pióro sokoła dla Mizota. Nie mam tego zadania niby u siebie w tym, w dzienniku, ale podobno da się to zrobić i chyba spróbuję to zrobić, ponieważ to pióro podobno leży za domem Kowala. Także spróbujemy to za chwilę ogarnąć. Także jak widzicie, dzisiaj zadanka się sypią. I tak idziemy w tą stronę, także zaraz to sprawdzimy, czy faktycznie za chatą Kowala, gdzieś tam w okolicy kuźni, leży pióro sokoła. Jeżeli leży, to możemy je oddać właśnie Mizotowi. Ja bym sobie poszła tędy. Czy tutaj gdzieś coś leży, bo to ma być niby tutaj za kuźnią w kotlince. Czyli tak jakby tutaj. I czy faktycznie coś tutaj takiego leży jak pióro sokoła? Wydaje mi się, że nie. Ale podobno miało tutaj być coś takiego. Że możemy takie coś znaleźć. Tu osełkę mi podświetla. Kowadło. Surową stal. Dobra, nie widzę niby nic, ale to w porządku, to się, wiecie, nie spieszmy, nie? Dobra. To nie jest quest jakoś taki, wiecie, eksponowany w dzienniku, więc możemy go pominąć. Ale Larisa, no, że ja też o tobie zapomniałam. No jasne. Szukam wyznawców Beliara. Ja jestem jedną z nich. To wcale nie jest śmieszne. Oczywiście, wiem. Ale mam już tyle kłopotów, że zaczynają mnie one bawić. Nie widziałaś lub nie słyszałaś ostatnio czegoś podejrzanego? W zasadzie to nie. Przypomnij sobie dobrze. To może być jakiś drobiazg, pozornie nieistotny szczegół. Tak. Przypominam sobie coś. Gdy w moim domu jeszcze straszyło, któregoś razu poprosiłam Haktura, by zobaczył, co się dzieje. Wtedy na chwilę przestało straszyć, a Haktur powiedział, że na razie musi tak zostać i nic nie może z tym zrobić. Powiedział to w taki sposób, jakby dogłębnie znał się na tym. Może on jest wyznawcą Beliara i zna się na takich sztuczkach? Ale to tylko moje domysły. To może być ważne. Dzięki za informację. No jasne, że to jest ważne. Dlaczego ja do ciebie przychodzę teraz, nie? Dobra, tępszak. No teraz już nie powinieneś mieć focha. No jasne. Jeśli chodzi o wyznawców Beliara, oto czego się dowiedziałem. Słucham, Mura. Haktur za najbardziej podejrzaną osobę uważa Rendoka, ponieważ twierdzi, że Rendok szwenda się gdzieś po nocach. Z kolei Rendok oskarża Haktura mniej więcej z tych samych powodów. Jednak na Haktura pada też cień podejrzenia ze strony Larisy i Utaka. Mów dalej. Rendok wskazał też na możliwe powiązania Ezihela i Dendora z Aktarem, ale nic konkretnego nie udało mi się ustalić. Też nie sądzę, aby byli w to wplątani. Kolejnym podejrzanym jest Elines. Szaman, podobnie jak Haktur, pochodzący z Korinis. Podejrzenie przeciw niemu wysunęli Kereth oraz Narrok. Narrok wspominał o jakiejś modlitwie do Beliara, którą miał mu proponować Elines, a także o szkarłatnym pierścieniu. Szkarłatny pierścień? Nie wiedziałem, że ktoś w tych krainach o nim słyszał. A więc jest gorzej niż myślałem. Ale najciekawsze jest to, co powiedział Mizot. Twierdzi, że Wudzwarek zachowuje się podejrzanie i... Mizot ma nie po kolei w głowie. Podsumujmy. Głównymi podejrzanymi są Haktur i Elinis. Na nich wskazuje najwięcej osób. Tylko, że nie są to żadne konkretne rzeczy, tylko domysły. Na takiej podstawie nie można nikogo oskarżyć. Przeczucie mówi mi jednak, że Haktur jest niewinny. Wprawdzie to szaman o szorstkim usposobieniu, ale nie sądzę, by dalej tkwił w błędzie. Moim zdaniem głównym podejrzanym jest Elinens. Już jakiś czas temu miałem co do niego pewne zastrzeżenia. A teraz kolejne osoby wskazują go jako wyznawcę Beliara. To tylko dwie osoby. Tylko dwie. Ale Haktura znam zbyt dobrze, by... Nieważne, Mora. Musisz dalej prowadzić dochodzenie. Postaraj się znaleźć więcej zeznań obciążających Elinesa.
Najlepiej, żeby to były konkretne dowody. Wypytaj go zwłaszcza o szkarłatny pierścień. A jeśli to jednak Haktur jest winny? Zrób co mówię, Mora. Zresztą, prędzej czy później, prawda wyjdzie na jaw. Dobra, dzięki, że już skończyłeś gadać, bo ja dobrze wiem, gdzie mam teraz iść, nie? W sensie, zagadamy sobie do Elinesa, żeby nie było. Szaman Temszak podejrzewa ciebie. Mnie? O co? To ty jesteś ukrytym wyznawcą Beliara. Wypluj te słowa, Mora. I zdeptaj je. Nie uciekniesz od prawdy. Przyznaj się. A ty przyznaj się sam przed sobą. Nic o mnie nie wiesz. Tylko ty słyszałeś o szkarłatnym pierścieniu. Szkarłatny pierścień istnieje i być może kiedyś użyję jego mocy, ale tylko gdy będzie to naprawdę konieczne. A teraz daj mi spokój. Jasne, w porządku. I teraz, moi drodzy, idziemy do Galinesa. Galines jest po drugiej stronie, ale to jest osoba, z którą powinniśmy porozmawiać. Mój syn niedawno wrócił do obozu. Jeszcze raz wielkie dzięki, Mora, za tamtą wiadomość. W porządku. Dostałam troszkę pieniążków. Dobra, w ogóle wychodzi na to, że my umiemy skurować zwierzęta, nie wiem jakim prawem, jakim cudem. Ale no, sprawdzimy to kiedy indziej. Bo chwilowo chciałabym właśnie do Galinesa zagadać. Co? Nie mogę? Jak to nie mogę? Jak to nie mogę? Galimes! Jak to nie mogę? Czuję się oszukana, nie? O, dobra, no. Porozmawiamy w takim razie z resztą ludzi. Jeszcze jest nasz gór, ork wojownik. Dobra, ale jesteśmy na bardzo dobrej, można powiedzieć, pozycji z tym dalej. Tendor. Ezichel, coś masz mi do powiedzenia? Nie. Fuck my life. No myślałam, że to zrobimy, nie? To wiecie co, skoro chwilowo i tak dalej nie mogę też ruszyć tego zadania, bo się coś nagle popsuło, znaczy według poradnika powinnam iść do Galinesa i on powinien ze mną zagadać. Ale no skoro nie, no to nie. Czekamy na kolejny poziom. Nadal jest daleko. Ale no czekamy dalej, cierpliwie. Lecimy do obozu... lecimy na bagno i idziemy do obozu magów, ponieważ Fortuno... chce się dostać do Górniczej Doliny, co jest w ogóle jakimś absurdem, ale może magowie coś mają na to, może coś poradzą. Z tego co pamiętam, powinniśmy iść do tego maga, który ma imię na M i może mnie uczyć alchemii. Jak on się nazywał? Matko Boska, zapomniałam. Nie wiem. A, i podobno Wulfgar będzie miał dla nas zadanie dopiero w rozdziale drugim. Więc nie spieszmy się z tym za nadto. Halo! Proszę mnie wyrzucić na bagno, dziękuję. No i do obozu magów wody. Fajnie. Fajnie nam się to wszystko układa całkiem. Przynajmniej zaczęliśmy coś robić. Tam jeszcze powinnam się udać, bo tam troszeczkę jeszcze biega przeciwników. Mamy też tego szkieleta na głowie, ale na razie ze szkieletem nie chcę się mierzyć. Ciekawe, jak się nazywał ten mag, do którego idę. Centarion? Coś chcesz ode mnie? Jeśli tak na mnie spojrzałeś. No jasne. Nie, no dobra. Idziemy od razu do niego. Bo podobno do niego powinniśmy się zwrócić. Zresztą, no... Kurde, jak on się nazywał? No ja pierdykam, zapomniałam. Jak ty miałeś na imię, Leszczu? Mynkos, hej. Właśnie. No czego po... Co? Nie mogę? Dobra, to zagadamy z wszystkimi w takim razie magami. Może Saturas mi coś powie. Hej, ty! Apollos? Nie. Hej! Necroondas? Tak ty się nazywasz? Nikorenos. Necroondas. Boże, co ja powiedziałam? Dobra, Dago to raczej nic nie wie. Okej, okay. Tu jeszcze zostawiłam trzech magów, a raczej dwóch. Pyron, ty coś wiesz?
nie wiesz nic kompletnie. To co, do Saturasa mam iść tak po prostu? O! Szukam teleportu do Górniczej Doliny. Że jak? Kompletnie już postradałeś zmysły? Przepraszam, źle się wyraziłem. Potrzebuję czegoś, co przeniesie mojego znajomego do Górniczej Doliny. Do Górniczej Doliny? Tam nie ma po co wracać. Fortuno, świrus sekty chce się tam dostać. Ach tak! Pamiętam tego typa. Spotkałem go kilka razy. To raczej niewykonalne. Chociaż spytaj się Minkosa. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. No, dziękuję bardzo. Po tą informację przyszłam tutaj. Od razu mogłam się udać do Saturasa, no ale nie wiedziałam, że to tak jest, że muszę najpierw z nim. A potem z Minkosem. No ale to, no dobra. Chociaż od razu mogłam w sumie do Saturasa podbić. Dobra, Minkos, wejrzesz mi pomóż, człowieku. Hej! Znasz jakiś sposób, aby przenieść się do Górniczej Doliny? Tak! Na piechotę! Ej, no ale poważnie! A jakiś inny? Teleportem! Ej, ty! No to kurde mi pomóż, dziadzie! Teleport nie działa, zapomniałeś? Ach tak, rzeczywiście. Jestem tak zajęty, że zapominam o takich drobnostkach. Gdzie chciałeś się przenieść? Nie ja, tylko mój znajomy Fortuno. Do Górniczej Doliny. Górnicza Dolina była niegdyś wypełniona niezwykłą, magiczną aurą. Ale teraz to zwykłe, ponure miejsce. Ale jeśli chcesz się tam przenieść... Już mówiłem, nie ja, tylko... Dobra, weź ten eliksir i nie zawracaj mi głowy. Pamiętaj jednak, że czar ma ograniczoną moc co do czasu i miejsca, więc zbyt długo tam nie zabawicie. Okej, tak po prostu mi to dałeś? W sensie, że co? Tak po prostu dostałam eliksir, który przeniesie mnie do Górniczej Doliny, tak? Wiecie co, Minkos to jednak zwalnięty, nie? W sensie, przychodzi jakiś typek. Saturas tam w ogóle, Matko Boska, po co ty chcesz tam iść w ogóle? Jakiś powalony jesteś, coś tam. Idziesz do Minkosa. O, masz eliksir, weź się wypchaj i dobrej zabawy, bo w sumie to mi się nudzi. Weź se coś zrób tam, bo tak. No to mniej więcej na takiej zasadzie właśnie to się wydarzyło, moi drodzy, że po prostu to jest w ogóle dwa różne światy. Minkos, a po prostu Saturas, nie? W sensie ja nie wiem, jakim prawie Minkos jest w ogóle magiem wody i może w ogóle czarować i tak dalej, skoro on wpada na takie głupie pomysły, nie? No ale dobrze, nie będę marudzić, w porządku. Okej. Okay. O matko boska. Lepiej, żebym do Sandry raczej nie szła, bo coś czuję, że ona urwie mi głowę. Nie tylko mi urwie głowę. Także udam się po prostu... Dobra, przejdę tędy. Udam się po prostu do... W sumie powinnam ten kluczyk wyrzucić. Boże, myślałam, że to Sandra, to zapomniałam, że jeszcze Sara tu jest. Dobrze. Chodźmy w takim razie do Fortuno, dajmy mu ten zasrany eliksir i niech się buja. W ogóle ta prośba Ramireza, to ona powinna mi się wypełnić. Nie wiem, dlaczego mi się jeszcze nie wypełniła. Wiem dlaczego, bo nie zagadałam z Ramirezem, on teraz poszedł w spanko. Fortuno, masz to. Mam to, o co prosiłeś. Znalazłeś sposób na dostanie się do Górniczej Kolonii? Tak. Tak, pomógł mi jeden z magów. Nie do wiary. Masz jakiś teleport? Czy złój? Nie, eliksir. Weź go. Wygląda zwyczajnie. Jeśli mnie oszukałeś... Nie gadaj, tylko pij. Ale niedobre. No i co? Nic się nie stało. Jeszcze trochę zostało tego świństwa. Sam to dokończ. No dobra, to widzę, że się razem przenosimy. Dziwny eliksir. Co się dzieje? Gdzieś nas przeniosło. Tylko gdzie? Na Górniczą Dolinę. Mi to nie wygląda. Tam dalej jest chyba jakiś portal. Chodźmy tam.
Dobra, moment, ja chcę tutaj F-Explore dać. Znaczy, pewnie tu nic nie ma, ale... Myślałam, że tu jakaś znajdźka. Dobra, no nic tutaj nie ma i tyle. Dobra, zapiszę się zanim przejdziemy przez portal, żeby mi się coś nie wywaliło, czy coś w tym stylu. No i idziemy. A tutaj mamy faktycznie chyba górniczą dolinę. Zobaczymy. To naprawdę zadziałało! Człowieku, jesteś wielki! Tak, jesteśmy przy dawnym placu wymiany. Doskonale. Chętnie wybiorę się na mały spacer po kolonii. Do zobaczenia. A co z moją nagrodą? A tak, oto twoje złotko. A, dziękuję. Dobra, teraz możemy sobie pochodzić. W sensie mi się wydaje, że tutaj nic wielkiego nie ma. Ale przeszłabym się zobaczyła. Ponieważ, gdyż tutaj może coś być faktycznie. Na przykład są roślinki, a jak są roślinki, to oznacza, że może być też coś innego. Przejdziemy się najpierw w tę stronę. Potem w stronę starego obozu. Zobaczymy, czy coś tutaj można znaleźć, czy nie. I w ogóle, bo mamy możliwość chodzenia po górniczej dolinie. Znaczy, tutaj ogółem nie ma za dużo i z tego, co mi się kojarzy, według poradnika, tak jak czytałam, to w momencie, gdy podejdziemy w stronę starego obozu, to po prostu gra nas wyteleportuje z powrotem do Yarkandaru. Ale no, to i tak, przynajmniej mamy zadanie dla Snafa już praktycznie zrobione. Także no, fajna sprawa. To nie ma sensu. Boże, będzie, przestraszyłam się ciebie, nie? To nie ma sensu. Dlaczego to nie ma sensu? W sensie tam można było sobie przejść. Byłoby fajnie. Dobra, chodźmy w takim razie właśnie w przeciwną stronę i obadajmy tamte rejony. I myślę, że jak wrócimy z górniczej doliny, to na tym sobie zakończymy odcinek, bo tak mniej więcej nie powinno nam to zająć dużo czasu. Tak jak mówię, tutaj praktycznie nic nie ma, możemy sobie wyjść tu na górę. Ale wydaje mi się, że nic tutaj wielkiego nie znajdziemy raczej. Wejdę tędy? Wejdę. Dobra, tam też możemy niby iść, no ale na razie to nie ma sensu. Niebieski bez. Ciekawi mnie, gdzie poszedł Fortuno. Tak czy inaczej, to tutaj nie ma właśnie za dużo do... O, proszę bardzo, kretoszczurki, jak ja was dawno nie widziałam. Matko Bosko. Częstochowsko. Możecie mnie nie gryźć. No sorry, żeby mnie kretoszczur gryzł. Gdzie mój kryt? No sorry, ja mam 55% kryta. Bez przesady. Kretoszczura nie mogę zbić. Ja jeszcze przypomnę, że gramy na łatwym, nie? Przypomnę tylko. O, Kilof. Siema. Ciekawi mnie, czy jeszcze coś na górze jest. Także się też przejdę. Ja podejrzewam, że troszeczkę expa może się tutaj znaleźć. Możemy wejść tędy na górę i tam na górę. Czy jest nawet kuferek? Ojej, jest nawet kuferek. Tylko ja nie pamiętam oczywiście kodu. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Okej. Okay. Złotko i trochę miksturki. Fajnie. Coś czuję, że zaraz będzie mi dzwonił budzik, że już koniec odcinka powinien być, ale ja bym chciała tutaj jednak obadać sytuację. Tutaj na górę też możemy wejść, bo dlaczego by nie? No. Tutaj chyba nic nie ma, nie było. Ach, ta górnicza dolina. Piękna! Ale no, ja wolę zdecydowanie bardziej górniczą dolinę z jedyneczki. Zdecydowanie bardziej. Zejdziemy może tędy? No, spróbuję zejść na ten most nie zabijając się. Życzcie mi powodzenia. Wow! Niestety się zabiłam. Dobra. Zejdziemy normalną drogą. Żeby też nie przeginać, nie? Dobra, wchodź. No serio, nie wejdziesz tędy? Właśnie, dziękuję. O, zejdziemy konwencjonalną ścieżką.
super. I jeszcze pójdziemy sobie właśnie też tędy, żeby zobaczyć, czy czegoś na górze tutaj nie ma. Widzę, że żadnych przeciwników nie ma, ale może znajdziemy nawet jakąś bryłkę rudy. Czy coś w tym stylu. Mi się kojarzy, że tutaj leżała jakaś bryłka rudy kiedyś. Niestety tylko grzyb tutaj jest. Ajajaj, słabiutko. No ale sprawdziliśmy. Mamy pewność, że nic wielkiego tutaj nie ma. Hop. I hop. Dobra, idziemy w stronę starego obozu. Za daleko nie zajdziemy, bo tak jak mówię, zaraz nas gra przeniesie. Z powrotem. Tutaj może coś jeszcze być. Przy tym drzewku. Dobra, zrobię sobie zapis, żeby się coś nie popsuło przez przypadek. No i już starego obozu nie uda nam się zobaczyć. W oddali. Bo już jesteśmy z powrotem w Jarkandarze. Ale no. Co się stało? Czemu w kolonii byliśmy tak krótko? I czemu znowu wróciło nas tutaj? Menkos wspominał, że czar jest ograniczony co do miejsca i czasu. Nie zdążyłem ci powiedzieć. Tak. Nieważne. Być w tamtym miejscu, choć przez chwilę, to coś wspaniałego. Doszedłem niemal w okolice zamku w starym obozie. Nie mógłbyś załatwić u tego twojego maga, żeby się przenieść choć na jakiś czas? Może bym mógł, ale co zaoferujesz mi w zamian? Mogę dać ci kolejną błyskotkę. Co ty na to? Zgoda. Co masz? Na razie. W porządku. Dobra, to na razie daj mi spokój. Idziemy w takim razie do Snafam chyba, nie? Jeszcze to zrobię dzisiaj w tym odcinku, mi się nie spieszy. Snaf? Nie, czyli od razu mam to dać tej, Azarii. Czy to prawda, że wraz z Fortuną odbyliście daleką podróż? Tak. A skąd ty o tym wiesz? Interesują mnie takie plotki. Masz rację. O, Ramirez wstał. Co jest? To niezwykłe. Czy coś stamtąd przeniosłeś ze sobą? Tak się składa, że znalazłem tam cenny kawałek biżuterii. Ale to ciebie chyba nie interesuje. Jak to nie? Złota biżuteria to najwspanialsze, co może być. Wspanialsze od Snafa? Nie, no nie. Oczywiście, że nie. A więc pogodzisz się z nim? Przecież my się wcale nie kłócimy. Tylko ostatnio mało rozmawialiśmy. Ale to się zmieni. Obiecuję. Zgoda. Przyjmij ten skromny podarek. Dziękuję. No i super, Snafik, jesteś zadowolony? Już chyba nie ma cichych dni z żoną. Wielkie dzięki, przyjaciel. Kurde, 600 expa. Z Azarią? Tak, teraz jest zupełnie odmieniona. Aż jej nie poznaję. Chyba nie rzuciłeś na nią jakiegoś uroku. Oczywiście, że nie. Po prostu twoja wybranka raz na jakiś czas musi otrzymać cenny, świecący podarek. Ach tak, rozumiem. Chodziło tylko o taki drobiazg. Tak. Zgadza się. Dzięki za radę, za wszystko. Oto jeszcze jedno z moich dań. Tym razem lekki magiczny gulasz. Dobra, dzięki wielkie. Reputacja plus 5 do bandytów, to jest dużo. Mogę wziąć miotłę? Mogę. Dobra, co ja jeszcze chciałabym zrobić, bo Ramirez wstał. Przynajmniej ja go słyszałam, że wstał. Jezus Maria, nie kładź się. O tak, tak, tak. Skończmy to zadanie. Udało ci się. Dziękuję. Skinnera. Gratulacje. Mocno się wydzierał? A nie słyszałeś? Trochę. Wypij trochę rumu na uspokojenie. Dobra, świetnie. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dzisiaj udało nam się naprawdę sporo zrobić. Słyszymy się już w kolejnym... Kiedy? Kurde, w środę. Czyli, no, o standardowej godzinie o 15. Dobrze mówię? W środę? Nie, w piątek. W środę to ten odcinek się pojawi. Dobra, moi drodzy. Dzienniczek nam się wreszcie kurczy, fajna sprawa. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie po sobie jakiś miły komentarz, łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, co tam tylko chcecie. No a ja już zmykam montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!